Wiecie, co się stało? Półtorej godziny siedziałam nad fajnym montażem filmiku, którego rdzeń to był filmik Przegadany Comeback. Filmik właśnie mi się zapisuje na dysku, gdy weszłam na YouTube'a, żeby sprawdzić, czy aby na pewno nie został opublikowany. Został i mogliście już go oglądać. Juppi, to się napracowałam. A więc siadam i mam jeszcze jakąś godzinkę na to, żeby zmontować. Ta-dam! Filmik, który mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj ujrzy światło dzienne. Może widać, nie mam totalnie makijażu, włosy związane. I już byłam nastawiona, że już koniec dnia, jeżeli chodzi o vlogowanie. I co? I co? I prawdopodobnie jest beznadziejne światło. I w ogóle. Dlaczego tak się stało? Dlaczego? Tak czy inaczej, jedyne co mogę zrobić, to zrobić jakieś zakończenie do tego filmiku, który, jak widziałam, to nie miał specjalnego zakończenia. Kurczę, tak mi się podobało. Zrobiłam to, tam, tu napisy, tam napisy. No. No i tak. Miał być wielki comeback na YouTube'a. Miała być moc filmików, moc pomysłów. Nawet nakręciłam tonę materiału. I co się stało? I nic się nie stało. Dupy mi się nie chciało ruszyć, żeby to wreszcie usiąść i poskładać w jedną całość i wrzucić na YouTube'a. Chociaż nawet już zgrałam pliki. Gdzieś. Chyba to jest jeden z problemów. W międzyczasie, tak wrzucam, co mi się marzy i co gdzieś tam mi wpadło do głowy. Za każdym razem w ogóle jak odpalam aparat, żeby cokolwiek nagrać, mam poczucie, powinnam kupić nowy sprzęt. Tak, tylko jeszcze trzeba mieć za co. Dzisiaj natomiast w ramach jej! Zabrałam się do czegokolwiek. To usiadam do YouTube'a i tłumacząc sobie, że szukam inspiracji i chociaż po prostu zerknąć, co się dzieje, zaczęłam oglądać filmiki, że tak powiem, parentingowej bracie, raczej siostrzanej jakiejś więzi. I tak, obejrzałem filmiki o poronieniach, o ciążach w różnych zakamarkach świata, o nie wiem, mastektomii i innych dziwnych rzeczach, o informacjach o nastoletnich mamach, o informacjach o bliźniakach, do których nie doszłam, bo filmik się ciągnął, ciągnął, a mnie już gonił czas. Kurczę, nawet nie mam jak pokazać zegarka, bo go zostawiłam w domu. No. I tak, ta ręka mi zabolała, więc przechodzę na drugą. I mam dużo pomysłów, począwszy od nowego kanału, za który chciałabym się zabrać znacznie bardziej regularnie, po... Być może on powstanie i być może będzie fajny, a ten po prostu zostanie do vlogów. Siostra mnie tak pytała, ale ten zostawisz, będziesz miała tą tożsamość lami mami, po prostu mama, która jest lamą, nie wiem, po której wszystko spływa i po prostu mówię, jest okej. Ale nie wiem, to wszystko jest do przemyślenia. Łącznie z tym, że muszę usiąść i wreszcie poskładać coś, co powinno ujrzeć światło dzienne 3 tygodnie temu. Jak filmik tak naprawdę z okazji urodzin mojej mamy, co jest dla mnie wielkim wydarzeniem i nagromadziłam ileś tego materiału. Niewiele, bo niewiele mogło być więcej. No i tak, wszystko czeka, wszystko jest w zawieszeniu, a wiosna już w pełni. Nagrywałam jakiś materiał a propos wiosennych spacerów, nagrywałam jakiś materiał a propos, chciałam nagrać a propos Veturilo i Veturilko. I co się stało? Miałam już w głowie, muszę zrobić ten kadr, jeszcze tylko ten kadr i kilka informacji i będzie gotowy film. I co? I nic się nie stało. Zgadza się.
No, więc trzymajcie kciuki, żebym wreszcie nabrała tej energii wiosennej. Niech mi ktoś wyjaśni, czemu tyle vlogerek, około parentingowych i w ogóle vlogerek, ma własne jakieś marki ciuchów, naszyjników, nie wiem, biżuterii, butów, perfum, kosmetyków. Czemu tak jest? Może ja też powinnam mieć? Może też powinnam tworzyć? Nie wiem. Tworzyć to ja mogę bajki. Kto jest za tym, żebym zrobiła kanał z bajkami własnymi? Nie stać mnie na wydawanie książek. Być może oszalałam, ale odkąd stałam się mamą, zaczęłam zwracać większą uwagę na takie rzeczy. I czasami też właśnie kupować takie rzeczy. I właśnie postanowiłam zrobić sprawdzenie, co to jest. Mój syn jeszcze nie może, ale ja jak najbardziej tak. Ostatnio oglądaliśmy Wajanę. I mam... A! Właśnie na ręka mi zabrała jedno pudełko, ale nie może otworzyć, bo to nie jest takie proste. A! Chyba... A nie! Wystarczy skunąć. Dobrze. To nie jest aż tak trudno, jak myślałam. Da. Jest. Aha, mamy taką. To akurat najmniej mnie interesowało. Oj, słaba ostrość. To nie ustawia mi się. Nie jedz tego! Być może to nie jest tyle do jedzenia. Zaraz zobaczymy. A nie, ciasteczko. To masz zjeść. Drugie będzie dla mnie. To jest taka na ołówek, nie wiem, zakrywka, nie wiem jak to nazwać, prawdopodobnie niektórzy są bardziej obeznani z takimi rzeczami. Z Wajaną właśnie, na fali śmigającą. Myślę, że tak z daleka jest lepiej widać. Jejku, mój mąż chyba z tych filmików dowie się, jakie rzeczy nakupowałam. Będzie nawet takie złe. No to było takie durne. W zasadzie kosztował 5 zł i dziecko tak wyciągało po to ręce. Matki są głupie czasami. Aha, mam drugą taką zakrywkę. Tym razem na Maui. Z Maui. Więc mam dwie zakrywki. Nie, drugie jest dla mnie. Ustaliliśmy, że drugie ciastko jest dla mnie. Także mam też to ciastko, bo nie wiem czy... Bez nadziei mi się ustawiła ta ostrość, szczerze przyznaję. No takie ciastko. Aha, takie... Beznadziejne ciastko. Jeżeli ktoś twierdzi, że... czasem naklejki. Moje dziecko, mama chrześnica uwielbiałam ostatnio naklejki. Więc idealnie podpasowaliśmy im. Tutaj są inne rzeczy, które można znaleźć. Oczywiście mam totalnie nieostro. Więc to może wyłączę i spróbuję włączyć. Totalnie nie wiem, jak w moim tanim sprzęcie ustawić ostrość, więc o, muszę tak chyba wam pokazywać. Tutaj są jakieś przywieszki do telefonu, na które tak naprawdę liczyłam. Na bryloczki liczyłam, bo ostatnio mi zginął mój klucz z moim super misiem. No i tu są jakieś nalepki chyba. I właśnie to, co wygraliśmy, czyli jeszcze nam by brakowało jednego. Ale wątpię, żebyśmy jeszcze kupili kiedyś jakieś coś akurat z Wajaną, może do odmiany Gwiezdne Wojny. To może mój mąż miałby chociaż trochę zabawy. No i tak, no mamy chociaż takie dziwne kapsułki. O, moja siostra mówiła, że świetnym patentem jest w skorupkę od jajka posadzić rzeżuchę, żeby była super do świątecznego koszyczka. Więc być może właśnie do tego wykorzystamy to. Wykorzystamy. Recycling. Jak to mówię. Stasiek? Tak. Dobra. To taki mały opening takiego czegoś, co można kupić w Biedronce. Byliśmy na zakupach w Biedronce, więc mamy dużo zakupów. O właśnie. I mamy jeszcze Coco z Biedronki. Skusiłam się na taką dekorację świąteczną. I być może ją wykorzystamy. A, moje małe świąteczne książątko. Ko, tak! Ko. Jak widać, zajęcia z z logopedą dają radę. I uczymy się, co
coraz większej ilości słówek. Tutaj są koko, tak? Koguciki. No i tak właśnie u nas dzisiaj minął dzień. Moja fryzura, jak widać, nie wytrzymała tego dnia. I mam nadzieję, że wreszcie uda mi się zmontować trochę filmiku pod wieczór. Jakiegokolwiek filmiku, może nie tych zaległych. Obawiam się, że po prostu na kanale pojawią się filmiki z serii Zaległe filmiki. Lami mami. Tak? Zrobimy te filmiki? Nakręcimy je? Tu. Tak. Tam ze mną w ogóle jest mapa. Mój przyjaciel zrobił świat, nad którym pracuję, żeby dopracować technikę do końca, żeby nie była to kalka z innego systemu, bardzo znanego. I tak za mną jest mapa, którą dostaliśmy jakiś czas temu i przywiesiliśmy w bardzo brutalny sposób, licząc, że kiedyś odmalujemy ściany. Mam nadzieję, że ten dzień się coraz bardziej zbliża, bo nawet już zgodziliśmy się co do odcieniu farby na te ściany, wypadałoby ją kupić i myśleć, jak wykorzystać urlop, który prawdopodobnie będzie w lipcu. Czyli miejmy nadzieję, że już niedługo. No, człowiek tak na wiosnę chce zmian, stąd właśnie moje zmiany w upierzeniu. I mam nadzieję, że zaczną się zmiany na pozytywne na kanale. I mam nadzieję, że nie mówię tylko po raz kolejny i po raz kolejny ten filmik nie ujrzy światła dziennego. Naprawdę chcę wreszcie coś opublikować, szczególnie, że mamy szybsze łącze, więc to już wrzucanie 15-minutowego filmiku nie zajmuje godziny, tylko szybciej. I no, chciałoby się z tego korzystać, chciałoby się i co? I lamię, po prostu lamię. Nie chcę lamić. Więc mobilizujcie mnie jakimiś, nie wiem, łapkami w górę, komentarzami czy czymkolwiek, bo to naprawdę sporo daje. Szczególnie mnie, która zbiera 6 łapek w górę. Co? Robić jakąś serię z bajkami? Napisać coś specjalnie dla was? Jeżeli tak, to powiedzcie mi o czym. To zobaczymy, co się da zrobić. To, o czym pisać bajki. Powiedz mi, internecie.